Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Monster Hunter Rise Sunbreak. Jak widzicie, mamy nowe ostrza na naszych plecach, które wyglądają jak muszkiety, pewnie już je dobrze kojarzycie, ponieważ bawiliśmy się nimi w przeszłości. Stwierdziłem, że czas na zmianę. Niestety mają jeden slot mniej na klejnot, przez co jeden z klejnotów jadu musiał wypaść, no ale mają za to żywioł ognia. Mam nadzieję, że będą ciekawe i przydatne. Dzięki temu materiały są bezpieczne. Och, i zespół był w stanie kontynuować swoją pracę. Podobóz powinien być gotowy, zanim wyruszysz na następną misję. Mam nadzieję, że będzie przydatny podczas zbierania zasobów oraz polowań na potwory. Tak, oczywiście to jest podobóz, który zrobiliśmy dzięki temu wszystkiemu. Dzięki temu naszemu, przepraszam, nie temu wszystkiemu, tylko temu naszemu zaangażowaniu się w bicie hermitaurów tam. Finalnie. Zobaczmy, co ten los nam tutaj da. Niestety nie dał nam chyba dodatkowych kulek tym razem, no cóż, życie. Nie jestem nawet w stanie, powiem, że nie jestem w stanie zrozumieć, kiedy on ma loterię akurat, bo przy poprzednim, przy Kagero, mieliśmy tego małego koleżkota, który tam przy nim skakał, jak była loteria. A teraz, no cóż. Ale trwa, Franda ma dla nas kolejną misję. Jeszcze jednej nie zrobiliśmy, a ona już nam tutaj daje kolejną. A, to ty, słyszałam ostatnie plotki, podobno robisz się sławny. Tak, oto kilka wielkich kablobaków, które złapałam i naprzód. Okej, super, czyli nam da kolejne 7. To jest akurat bardzo przydatne, będziemy mogli je rozłożyć. Akurat nie wiem, czy koniecznie chcę to dzisiaj robić, dlatego że zostało mi 47 minut do kwalifikacji w Formule 1 i w sensie nie moich, ale generalnie są kwalifikacje w Formule 1 i chciałbym akurat je obejrzeć, więc staram się przyspieszyć z tym odcinkiem nieco. Naprawdę możesz wrócić do tego okropnego miejsca i zbroić dla mnie te grzyby? O, dziękuję. Udaj się do kuźni, czeka tam na ciebie urocze ulepszenie młota. Ruszaj w teren i miaszcz, miaszcz, miaszcz. Bo troszeczkę jak taka Yandere po prostu. Yandere? Nie, przepraszam, Tsundere bardziej. A propos zmierzenia, mam nadzieję, że znajdziesz chwilę, aby wskoczyć na polowanie z... Żeby wyskoczyć na polowanie z pazuchą. Z pazuchną, przepraszam. Nie wiem, czym jest pazuchna do końca. Aha, z pazuchną, bo ona się nazywa paz. O jest. To jest wyjątkowy moment, kiedy nie czuję, że to tłumaczenie było dobre. Troszeczkę scringe'owałem, muszę przyznać. Dobra, ale moi drodzy, nie bawimy się dłużej. Zabawmy się. Znaczy, nie bawimy się dłużej, tam zabawmy się z lordem. Nareszcie nadszedł czas, żeby zabić jednego z trzech lordów. Lipki, nie boisz się polować na Garangolma. Przepraszam, cały czas próbuję się przyzwyczaić do tej nazwy. Jego masywna budowa i potężne ataki sprawiały trudność naszym rycerzom. Uważaj na siebie. Rain dołączy do ciebie w Cytadeli, kiedy będziesz gotowy. Powodzenia. Czekam na wasz zwycięski powrót. Okej. Zaraz pójdziemy. To wygląda ciekawie. Ten potwór wygląda ciekawie. Rzućmy sobie jakąś misję dowolną. Powiem wam, że nie mam pojęcia. On wygląda troszeczkę jak Rajang na sterydach. Nie wiem. Jest ciekawy po prostu jako potwór. I misja w ogóle jest w Cytadeli. Cytadela to jest nowe miejsce, czyli chyba będzie moi drodzy, więcej zabawy z przerzucaniem tych kablobaków, bo wychodzi na to, że będziemy od razu szli już do nowej lokacji, czyli no, te kablobaki nam się przydadzą, ale tylko w tej nowej lokacji, nie będziemy mogli ich rozłożyć po dżungli. Znaczy moglibyśmy, ale nie zrobię tego. Wiecie co, nie sprzedałem, teraz mnie naszło, że w ogóle nie sprzedałem przedmiotów, które są. Ja mogę jakoś je posortować. Sortuj automatycznie. Tak, posortuj. Jest, zobaczcie, tego jest. Wiemy, tego mamy. Czy mamy stalowe jajo? 73 tysiące, moi drodzy. 73 tysiące. Tutaj. Srebrne jajo. Kolejne 170 tysięcy. Złote jajo. 420 tysięcy. Co ja chyba robiłem przez ten cały czas? Mam 700 tysięcy zeni. Moi drodzy, teraz to głównie materiały nas chyba będą ograniczały. Ja pierniczę. Nawet nie wiedziałem, że tyle jaj po prostu znalazłem. Okej, okay, dobra, więc jeszcze zanim pójdziemy dalej. Oczywiście kantynka i klasyczne zjedzenie dango. Myślę, że tym razem pójdę w... Nie tak? Pójdę w to dango. Ponieważ zależy mi, żebyśmy mieli to jedno dodatkowe HP, bo jeszcze, że ten potwór można nieco załatwić. W ogóle mam dopiero 5 minut, kurczę. Byłem pewien, że dużo dłużej już tutaj z wami gadam. Co jest oczywiście plusem, bo to znaczy, że będziemy mogli mieć w miarę sensowny odcinek bez przesadnej długości. Okej, trochę rzeczy wpadło. Rzućmy też jabłko. Klasycznie. Oczywiście dżungla, okej.
Zostanie przy dżungli, nie wiem, może te grzybki jakieś fajne, że mi tutaj podrzucicie. No i co idzie? Idzie Velvet, idzie nie Krystal, tylko Celine, Shen i Yasu. Ponieważ, no, to akurat się złożyło. A właśnie, jeszcze, czy może coś do Jokompanów? To jeszcze mają dwie rundy teoretycznie, więc niech i tak na razie zostanie. Na razie jeszcze cały czas latamy z naszym, no akurat Mimi nie jest tej może najlepszym koleżkotem, który byłby z nami w stanie wyjść na tę misję, mówię, jej umiejętności akurat są mech. No ale cóż. Grand Golmy poza terytorium królestwa to rzadki widok, ale mamy tutaj teraz jednego wściekłego, może dowiemy się dlaczego, okej. A właśnie, jeszcze mamy animację. Przepraszam. Toki wo kasane. Ima to natte wa hanzen to senu. Kono chi no ri wa. Semeru mono ni totte no ri to naru mono ka. Arui wa semerareru mono ni totte no ri to naru mono ka. Muku naru mono. Tada yokubou ni shitagai tadazumu muku. 一元において無垢としか捉えず、その欲望を見落とすことあれば、無垢なる力、無垢なる怒りにまみえることとなろう。より強き力、力の赴くままに増す怒り、触れてしまえば命を落すほどの。思い知るには手遅れの。その欲望に触ることがあってはならない。Pętrujący olbrzym. Proszę bardzo. Wydaje mi się, że on będzie żywioł ognistego, co niestety jest na minus dla nas, bo teraz cały mój ekwipunek jest nastawiony na żywioł ognisty, w sensie cała moja broń jest nastawiona na żywioł ognisty. Ale mega mi się podoba ta lokacja. Muszę wam przyznać, że ona... Gdzieś mi tu, fajna, że muzyka całkiem leci. Gdzieś mi tu bardzo przypomina, szczególnie ta Citadela, bardzo mi przypomina lokację startową z pierwszego Dark Souls. Mega, 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 mega. Powiem wam, że już chcę ją zwiedzać. Akurat troszeczkę może mi to nie wyszło. Oczywiście nadal nie mam zielonego pojęcia, jak tutaj wygląda. Okej, to się nie da wskoczyć, już niestety na wyższą półkę. No ale nie wiem jak tutaj wygląda. A, czekajcie, to jest jeden duchobak. Znaczy nie duchobak, tylko wielki kablobak. Czemu ja jestem ślepy, nie wiem. Tutaj można wskoczyć. I tutaj się ten kablobak znajduje. Nice'u. Fajnie, podoba mi się, że to jest zaraz przy mnie spawnie. Na dobrą sprawę. Chwila, nie chciałem z tego spadać. Tutaj proszę bardzo się znajduje. Fajne, fajna miejscówka, naprawdę. Gdzie on mnie zabierze? Kawał do przodu. Z tego co widzę, to jest jeszcze jeden kablobak, z którego będę musiał dalej przenieść. Proszę bardzo. I zrobić małe combo. Kopal bóstwowada, częściowo skamieniała żywica z bóstwowadem, czy to żyje? Na razie jeszcze się nie chcę z nim bić, więc Fiorain, uspokój się. Jeszcze nie idziemy na niego. Czekajcie, przepraszam. Źle użyłem przycisku. Na razie próbuję ogarnąć jakieś, no właśnie, kablobaki. Zaczyna mnie irytować to, ile ona gada. W sensie, podobało mi się to, że o, dodali tych kompanów, ale to ile oni, jak ona jęczy co chwila tam normalnie, jak biega i skacze za nami, albo ile gada, to... Nic z tym nie boli. Patrzcie, proszę bardzo, pierwsza wiadomość już od razu znaleziona. Nie, że... W sensie to był taki punkt, w którym to było wręcz niemal oczywiste, że znajdziemy... Znajdziemy... kliniec. Właśnie, klinice też pasują, tak? Demon Soulsy, Dark Soulsy. Myślę jeszcze... Trochę fajnych nowych rzeczy doszło. Nie wiem, czy... Wydaje mi się, że Garangolm jest całkowicie nowym potworem w serii, ale możecie mi poprawić, jeśli się mylę. Wydaje mi się, że on się jeszcze do tej pory nigdy nie pojawił. I nie wiem, podoba mi się. Jest interesujący, wygląda... Powiedziałem pierwotnie, że wygląda trochę jak taki rajang na sterydach.
oblepiony, nie wiem, jakimś takim... nie wiem, czy kojarzycie, jest taka choroba, która powoduje, że ludziom na skórze rośnie coś, taka narośl, która jest ala... O, nowe zwierzaczki, tego jeszcze, z tym jeszcze nie walczyliśmy. Rośnie taka narośl ala niemal kora drzewna. Szlafkoza. Jakby ma... że ma szlafrok, tak? Futrz, nie wiem co, to jest chyba futro, ze szlafkozy, ciepły moher szlafkozy sprawia, że pancerz jest odporny na przebicia, a ona uciekła, okej, ta długa. Nie, że mnie to jakoś bardzo bolało, ale... A fajnie było zebrać więcej materiałów z nich, no nic. Na razie jednak... Mówię, jeszcze poszukajmy jakichś ciekawych miejsc, może coś tutaj trafimy. To wygląda jakby miejsce, w którym... To wygląda jak miejsce, w które chciałbym wejść, ale niestety chyba nie będzie takiej możliwości, prawda? Chyba niestety nie. Mega mi się podoba ta mapa. Muszę wam powiedzieć, że jestem nią wręcz oczarowany. Tam chyba widzę drugiego kablobaka, z którego będę mógł rozłożyć. Oczywiście no rozłożymy tyle, ile jesteśmy w stanie, czyli póki co 7. Pyk. Proszę bardzo, drugi już tutaj na miejscu też będzie nas w stanie przerzucić przez combo kablobakowe. Okej, dobra. Weźmy na tego kablobaka. Przelećmy dalej. No, powiedzcie mi, że to nie wygląda jak lokacja z Dark Soulsów, no. To w ogóle to jest tyle rzeczy, które chcę, mega chcę zobaczyć. Mega chcę wejść w tyle różnych miejsc tutaj. I znając życie przez pół odcinka, teraz będę latał po tej mapie zamiast walczyć z Garangolmem. No ale jestem rybkiem, tak? Jakby przygotujcie się na to, jeśli mam możliwość eksploracji. Jestem przede wszystkim RPG-owcem, więc uwielbiam eksplorację. Poza tym kojarzycie pewnie gameplay z Risena 2 czy 3. Tam dosłownie wchodziłem w każdy możliwy kąt. Zresztą w Cyberpunku było trochę podobnie, tam też łaziłem gdzieś tylko dało. Musicie po prostu ze mną być cierpliwi, bo... Mówię, jestem tego typu osobą, która wejdzie... wszędzie, żeby sobie po prostu pozwiedzać, zobaczyć co jest na mapie. Ba, gameplay z Gothica 3. To jest chyba grubo ponad 100 odcinków. A... Patrzcie, tak się rozglądam cały czas. A tak naprawdę przez większość czasu na przykład łaziliśmy po pustej pustyni. Bo Gothic 3, tak? I jego cudowne, w cudzysłowie, stworzenie świata. Znaczy... Też nie był on tragiczny, ale był zdecydowanie zbyt pusty. Stuletnia ruda pozyskiwana w Cytadeli, proporcje jej 3 kolorów określają jej zastosowanie. Okej. Okay. Czy to jest za dużo miejsc, ja chcę wszędzie po prostu wejść od razu, każdy fragment tej mapy przejrzeć na wylot. No i nie mogę, bo po prostu... Brakłoby nam czasu. Czy tutaj też będzie kliniec? Nie, ale jest fajna marionetka. Podoba mi się, że tutaj są te takie właśnie małe jakby wieże, na które można wchodzić i na każdej wieży coś jest. O, proszę bardzo, kolejny kablobak. Bum. Znaczy wielki kablobak, kolejna klejnolidia. Ja to mówię, nazywam to kablobakiem, to jest klejnolidia, a nie kablobak. To jeszcze jakieś... grzyby na dachu. Nitro grzyby. Ktoś powinien sobie wyczyścić dach, bo jak grzyby ci rosną na dachu, to chyba niedobrze. Przynajmniej nie pleśń, a nitro grzyby. To tak dla Crasha Bandicoota by się przydało, karta. Nie wiem czemu mam jakby tutaj postawić bramę teraz pomiędzy nami a na końcu tych schodów. No to przecież to jest lokacja z Dark Souls 1 po części. I oczywiście no też przesadzam, tak, bo to nie jest tak, że... nie jest do końca tak, że to jest zerżnięte to, ale... No daje mi to taki mega vibe soulsowy. Zapytam się Gromnira, jeśli doszedł do tego momentu, a pewnie już doszedł, bo on znając życie, on już ograł dwóch lordów minimum przez ten czas. Zapytam go, czy jemu Cytadela też daje ten vibe taki właśnie soulsowy. Z jedynki, chociaż chyba Gromnir, jak dobrze pamiętam, jedynki nie znosił. I jeszcze jedno combo zróbmy. Zresztą no, biedny, jak on się nazywał? Wolvidon. Po prostu został zmiażdżony tutaj przez Garangolma. Też, kurczę, po prostu najgłupsze co mogłem zrobić, czyli atakowanie znowu kolejnego potwora przy pomocy ognistych ataków, no ale cóż.
Dobra, chyba tyle jeśli chodzi o... O nich, tak, oni obaj uciekają. Szpon Wolvidona, morderczy pazur Wolvidona, jego trwałość i ostrość jest oszałamiająca. Kora Wolvidona, ciężka kora Wolvidona, trudna w obróbce, ale tworzy potężne wyposażenie. Uff. Dobra, tutaj mam chyba też nowych panów, bo jeszcze z nimi nie walczyłem. Mam wrażenie. Walczyłem z podobnymi do nich, ale nie z nimi bezpośrednio. To jest Pirantula. Nie wiem, czy Pirantula akurat, ale... Uf, może coś akurat z nich fajnego wydropi. Wydaje mi się, że one też będą ogniste, tak jak pamiętacie, ten inny typ tych potworków pojawił się już w... Gdzie inny typ, inny gatunek tych potworków pojawił się już w... Tam przy wulkanie, zapomniałem teraz jak się nazywała tamta lokacja. Kasztanowa nić pirantuli, nić nasączona wybuchową cieczą pirantuli, trudna w obsłudze, ale wytrzymała. A, czyli ona jest wybuchowa, a nie ognista bezpośrednio. Znaczy ogień, wybuchy to jakby się ze sobą łączy, ale no. Kurde, no jaram się tą lokacją srogo, muszę wam przyznać. Nie, no jak mówiłem, że dżungla, że tamta dżungla to jest fajna lokacja. Tak, no Cytadela przebija dżunglę dla mnie. Ale to też dlatego, że ja mam jakąś taką słabość do tego typu lokacji. Mam słabość do takich właśnie średniowiecznych rzeczy. Zamków, twierdz, siedlisk itp. itd. Więc jakby dla mnie każda lokacja, która tego typu będzie, będzie gdzieś dostępna, no to od razu jest po prostu miłość od pierwszego wejrzenia. Więc dlatego będę na pewno stronniczy w kwestii oceny tej lokacji. A jakby było coś ciekawego. O. Cóż tu mamy? Nietypowe okazałe pudło. Pewnie znajdziemy coś, co nam da punkty, prawda? Antyczne naczynia. Zestaw sprzed wieku, urokliwy relik przeszłości. I zużyte naczynia, stare naczynia z Cytadeli, spełnione żalem właściciela. Tak, rzeczywiście to nam daje tylko punkty. I to pewnie działa jak te... jak w tej lodowej krainie, teraz zapomniałem jak się ona nazywała, były te monety. Mroźne coś tam. Zawsze ciągle zapominam nazw map, które teoretycznie powinienem pamiętać bez większego problemu. W ogóle o, Bariot. Dawno z nim nie walczyłem. O, znalazłem kolejną Lidię, gdzie ona jest? Nie to chciałem akurat zrobić, no trudno. W ogóle też niedużo duchobaków znalazłem, muszę przyznać. Gdzie jest ta klejnolilia? Ona jest w tę stronę, tak? Nie, w tę stronę. Nie jedz niczego, mój bohaterze. Ona jest gdzieś tutaj? Tu jest, okej, okay, dobra. Miałem laga mózgu. Myślę, że jeszcze w masę miejsce pójdziemy, że to będzie mapa do eksplorowania na długie, długie godziny dla mnie. Może tu jakiś kliniec w tym domu? Nie. Podobają mi się te właśnie domostwa, które tutaj są gdzieś na wyżynach, tak? Które są opuszczone, no... Mówię, to jest lokacja, którą się... Która jest dla mnie po prostu cudowna i piękna i no, uwielbiam. Generalnie. Będę to pewnie jeszcze powtarzał przez cały odcinek, ale to jest ten mój pierwszy zachwyt. Potem mi pewnie przejdzie i będę miał już jej dosyć. Jak zacznę w niej więcej latać. I eksplorować. Tak patrzę za jakimiś fajnymi duchobakami albo jakąś trasą, ale szczerze mówiąc póki co naprawdę te duchobaki są tak porozrzucane, że nie idzie znaleźć jakiejś fajnej trasy. No i ta jęcząca, to nie jest jęcząca, nie wiem czy kojarzycie Harry'ego Pottera, ci którzy pewnie oglądali będą wiedzieli do czego nawiązuję, ale jak była jęcząca Marta, tutaj mamy jęczącą Fjorain. Angelka, już nie mam miejsca na niego, najwyraźniej, tutaj na szczytach głównie widzę, że są duchobaki, na szczycie tej właśnie wieży, znaczy wieży, tej bramy w sumie, do zamku. Ale czy może jeszcze coś tutaj znajdziemy? Wybaczcie, tak... Na razie biegam po tych murach, bo... Wydaje mi się, że coś tutaj prędzej czy później znajdziemy. To będzie coś fajnego. Ale widzę, że prócz bramy... Głównej chyba niestety niespecjalnie. Pewnie przeliczyłem.
No chyba tak. Tam już jest w sumie końcówka. Praktycznie mam jeszcze tę część, ale nie mam teraz czasu, żeby na to zamczysko tak wchodzić. Chociaż mówię, nie mam czasu, tak? Po czym Lipki oczywiście wchodzi jeszcze też na wszystkie inne, we wszystkie inne miejsca, które są dostępne. Jeszcze tutaj widziałem jedną właśnie. Jeden z tych, no nie wiem jak nazwać, wieżę. W sumie to jest trochę dziwne, w sensie ta wieża i umiejscowienie tutaj w środku zamku. Po co ona miałaby tutaj być? Nie widzę jakby sensu jej istnienia tutaj. Więc rzućmy tutaj krzepko ślimaka, on mi aż tak bardzo nie jest potrzebny, ja bym sobie wziął pleśniokrólika. Bo uważam, że pleśniokrólik jest dużo, dużo bardziej wartościowym przedmiotem do trzymania. Szczególnie podczas tej misji. Dobra, wie co? To chyba tyle. Weźmy się teraz za... Chociaż mogłem... Wie co? Nie, jeszcze inaczej zrobimy. Gdzie? Ej! Znowu vibe soulsowy mocno. Jakaś taka studnia z wyrwą. Czy tutaj będzie kliniec? Nie, ale jest jaszczurka. Właśnie, a propos jaszczurki, tak? Znowu soulsy. Ja wiem, że to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie dla soulsów. Jakby, że jaszczurki są tylko i wyłącznie... elementem przeznaczonym tylko i wyłącznie dla soulsów i to jest tylko i wyłącznie jakby ich element rozpoznawalny, ale po prostu kojarzę te jaszczurki przez soulsy mi się kojarzą te wszystkie jaszczurki z kryształami itd., itd. Gdzie mnie to zaprowadzi? Do kolejnej klejnolilii i chyba, jak widziałem tutaj, jest kliniec, tak jest, drugi kliniec, mamy to. Pierwszą wiadomość Cytadeli akurat w tym miejscu znaleźliśmy. Fajnie, to były jeszcze te drzwi, które mnie myślę, że gdzieś by zaprowadziły, tylko właśnie nie wiem, czy do końca przez te drzwi będzie się dało przebić, czy nie będzie się dało przebić, czy jak to będzie wyglądało. Dobra, więc co? Bierzmy się. Aha, nie będziemy mogli się tutaj tak szybko przenieść. Liczyłem, że będziemy mogli przelecieć, ale nie. Oczywiście gra nas tutaj ograniczy trochę. Ja bym chciał jak najszybciej stąd zejść. O, tutaj możemy. Idealnie. Znaczy nie idealnie, nie wiem czy ktoś by chciał spać z takiej wysokości, ale... Cóż, tutaj też klińców niestety nie widzę. I to już jest granica tego, gdzie możemy rzeczywiście przejść. Zobaczcie, do fosy możemy wejść, ej! Myślałem, że będzie to zablokowane, ale nie jest. To jest kolejna klejnolija, którą oczywiście zaraz ogarniemy. Tylko... Powinna się wspiąć tutaj na szczyt, a nic tutaj nie ma. Okej. Okay. Porozwalam jeszcze te maluchy, bo z nich potrzebuję chyba trochę materiału, szczególnie tej nici, jak dobrze kojarzę. Będzie mi ona potrzebna do jednej rzeczy, do jednego ekwipunku. Tutaj znowu mamy te czerwone drzwi. Mi się wydaje, że te czerwone drzwi, one oznaczają, że musimy je rozwalić wybuchem, ale nie jestem pewien tego w 100%. O, czy to jest złotożółw? On chyba tak nazywał. Czy to jest złotożółw? A nie, to jest pajęczyna, okej. Okay. Myślałem, że to jest złotożółw, ten, który nam dawał jeszcze dodatkowe HP, w sensie kiedy atak miałby nas składać u nas omdlenie naprawdę nie powodowałby go, tylko zostalibyśmy na jednym HP. Kojarzycie pewnie to z walki z Narłą, która miała miejsce dosyć niedawno. Gdzie to jest jeszcze jeden? Sugeruje mi gra, że jest chyba jeszcze jeden wielki kablowak, w sensie klejnolinia na moście. Chciałbym się tam na razie... nie, oj nie, panie kolego. O, nie mogę tutaj skoczyć, okej. Okay. No, cudownie, to cała moja próba w cholerkę. Gdzie tam są jakby znowu? Tam jest kliniec. Okej. Okay. Musimy się tam koniecznie dostać. Tam widzę kliniec. Tylko pytanie jak? Jest to jakieś inne wejście, czy jest tutaj możliwość rozwalenia tego? Okej, nie wiem. Wydaje mi się, że tutaj będzie trzeba to wysadzić jakoś. Ale mówię, nie mam aktualnie niczego, czym mógłbym to wysadzić rzeczywiście. Chyba, że nie wydaje mi się, żeby to kunaje tutaj mogły coś zrobić. Szczególnie, że moje ostrze nic nie robią, ale spróbujmy. Nie. Tam jest jakieś wejście. Nie wydaje mi się, dobra. Zobaczymy za chwilę. Może gdzieś tutaj jest jakieś wejście tam? Że ten kliniec, tak? Chcę go zebrać, bo jak już go znalazłem, to teraz nie będzie mi dawało spokoju to, że go nie mam. Ale nie... Wydaje mi się, że to po prostu te drzwi, one są do rozwalenia jakoś, tylko jeszcze nie wiem czym dokładnie. Może jeszcze jest to przedmiot, którego też nie znamy, kto wie. Ale wydaje mi się, że byłby nam przedstawiony, gdybyśmy go mieli
poznać, w sensie były nam przedstawione już do tej pory. Dobra, bo mamy 24 minuty i ja mam 24 minuty, żeby załatwić, widzicie, znowu kolejne drzwi, tak? Zobaczcie, za nimi też jest jaszczurka, tylko... No wejścia innego tam nie widzę. Więc jestem niemal pewien, że tam będzie trzeba się dostać po prostu rozwalając te drzwi, tylko... Mówię, jeszcze nie wiem do końca czym, czy to będzie bomba beczkowa, czy coś innego. Wybieram się w końcu na naszego potwora. Na Grand Golma, bo ja mam 24 minuty, muszę go ubić w tym czasie, żeby zdążyć na... Na... O, fajne pudło. Na kwalifikację w formule. Dobnie po prostu. Lipki mówi, o, spieszy mi się, bo w kwalifikację w formule również Lipki obchodzi całą nową mapę. Znaczy, to jest chyba zrozumiałe, tak? No jednak to jest nowa mapa i tak dalej, i tak dalej. Jedziemy sobie jeszcze jednego. O, Operation Królik mi już uciekł, okej. Okay. On chyba jest tylko na 3 bądź 4 rzeczy. I na 3 lub 4 przedmioty do użycia nam jakby działa. Niestety ma swoje minusy, bo bardziej by się nam przydał chyba do leczenia, jeśli mam być 4. Nie, o zobaczcie jak on obrywa, że teoretycznie jego łapy te przednie są czułe na ataki i moimi ostrzami. Nie wiem czy koniecznie na ataki ogniem. Ciężko mi powiedzieć, tak jak mówię. Tak, zdecydowanie te pięści z przodu, one są znacznie bardziej czułe na moje ostrze, więc spróbujemy atakować właśnie je. Nie mogę gwarantować, że mi się będzie udawało za każdym razem. Również głowa jest czuła, ale no to mnie akurat nie dziwi wybitnie. A podłużmy może tutaj snoropuchę. Chcemy go jeszcze walnąć. Tym. O nie, wszyscy tutaj usypiają, bo wszyscy wyleźli w snoropuchę razem ze mną. Dobra. Uczemy go. Bum. Jeszcze raz dodatkowo kolejnym elementem, czyli tym naszym robaczkiem śnieżnożukiem, czy jakoś tak? Ojej, ała. Oj, HP. Ale mi się oberwało głupio. Ci na mnie rzucił. I nie uniknąłem w ogóle. Bo jeszcze jeden błotożuk nam tutaj wpadł. I dwie marionetki, więc będzie trzeba z nich kiedyś skorzystać. On jest ognisty, więc jestem niemal pewien, że tymi ognistymi atakami ja mu dużo nie robię, więc... No nie był to najlepszy. Muszę przyznać, że ja nie znałem jego... Ła. Nie znałem jego żywiołu, więc... Więc... Mogę się w ten sposób usprawiedliwić. Natomiast no nie było to najlepsze. Jakbym go znał, to pewnie nie brałbym akurat tych ostrzy, tak? Możemy jeszcze polecieć ostatnimi poprzednimi naszymi. A z drugiej strony te są całkiem mocne i dają naprawdę sporo ataku. Na razie mnie powalił. Widać, że nawet jeśli on upadnie gdzieś w mojej okolicy, to jest w stanie mi zadać... Znaczy, może nie zadać obrażenia, ale jest mi w stanie powalić. Ogon jest o dziwo niezbyt czuły na moje ataki. Pewnie trzeba byłoby użyć innego rodzaju broni. Pewnie inna właśnie broń, nie wiem, jakieś... Może długi miecz, tak? Albo miecz dwuręczny byłby bardziej odpowiedni właśnie na tę część ciała. Jestem niemal pewien, że będzie go można odciąć, ale no... Czy będę się bawił, to raczej wątpię, czy mi się uda. Szczególnie patrząc na to, że tak jak mówię, no nie jest to... Nie jest to zdecydowanie... broń na... do odcinania jego ogona. W okazji naprawmy sobie nasze ostrza. Zobaczcie, 10 tysięcy wiadomości już dostaję. Z klasyka. Ale w sumie dzisiaj nagrywam dosłownie od kiedy wstałem, od 10, jest już u mnie prawie 15, więc... Jest to chyba też zrozumiałe, że ludzie chcieliby się ze mną w końcu skontaktować, szczególnie jeśli jest to coś ważnego. O, widzę złotego duchobaka. Oj właśnie, a propos klejnolilii, pamiętacie jak mówiłem, że tutaj musimy się i tak wspiąć, żeby ją garnąć, proszę bardzo. Tylko od razu zrobiona. Cudownie. Dobra. Lecimy na pana Grand Golma ponownie. Chociaż tutaj są jeszcze dwa materiały, może je zbiorę za nim. No, akurat dwie duże łzy bestii. Cudownie. Powiem wam szczerze, że nie lubię tych przedmiotów, które dają mi punkty. One mi są tak mega niepotrzebne. Naprawdę. Są bardziej irytujące niż przydatne. Wolałbym, żeby to leciały te jakieś inne materiały, bo żeby na przykład szansa na dany materiał była większa niż te punkty.
O, patrzcie, kto przyszedł. Wolwinon ponownie. Wolwinon po raz drugi. Co znowu? Znowu Garan Golma rozwalił. Przecież my tego Wolwinona załatwimy tutaj, jak tak dalej pójdzie. Zobaczcie, jakie mu obrażenia robi. No przecież mu zadajemy po 500 obrażeń na jeden mocny atak, tak? 2, 3. I znowu. 1, 2, 3. Już nie dam rady ani razu więcej, więc jeździ z pogromca, kończymy to. No Wolwin przecież tyle po HP oberwał, że... No mówię, można było go chyba już powoli wręcz kończyć. Chcę jeszcze tutaj trochę tego Garan Golma kupić. Żołądek. Mówię, nie zależy mi na tym Wolwidonie jakoś wybitnie. Zatem oba chyba uciekają. Więc też jest to nam jak najbardziej na rękę. A tu jest jakaś jaskinia, ale zakładam, że to jest tak. To jest po prostu przejście dla otworów. To, które już aż nadto dobrze znamy. Czekajcie, więc co zrobimy tak? Najpierw sobie naprawię broń. Potem dopiero zacznę dalej skakać. Tutaj Garan Golm jest na szczęście w miarę blisko. I on się będzie tam chyba znowu. Tak, on się będzie bił z... Wariotem. Więc chodźmy tam. Mamy taką okazję. Dodatkowe obrażonka, zawsze spoko. Aż boję się, że okej, nie. Tym razem na szczęście przegrał Bariot, więc możemy w końcu Garan Golmowi porobić trochę krzywdy. Pięknie, że mu weszła od razu plaga. A, chyba się dało. Chyba ten mocny atak działał na dwa razy, tak? Że na tak. Będę jeszcze uderzenie z boku. Okej, no trochę zmarnowałem te silne ataki, no ale trudno. Takie życie. Ten atak 50, wow. Przecież on Garan Golmowi nie robi za dużo. Naprawdę. Nie robił mu, powiedziałbym, że w ogóle niczego. Prawie. Ej, chciałem się skupić właśnie na jego łapie, bo widzieliście ile obrażeń tam nie uszło. O, on akurat wpadł w łapkę jeszcze, idealnie. Ale czy mogę? Właśnie, tryb demona. Te łapy, to jest po prostu tak czuły punkt jego. To jest najlepsze, co można atakować u niego, zdecydowanie. Te przednie łapy, przednie ręce. Przynajmniej najlepsze, co można atakować moimi Dual Bladesami, tak? One są cały czas dosyć wystawione. A zatem idzie, są raczej łatwym celem. Okej, to mi się oberwało głupio. Mój błąd. Upijmy się nieco. A, ona nas chyba uleczyła, tak? Dostajemy chyba potrójne leczenie, akurat kiedy potrzebowałem. Kiedy zacząłem się leczyć sam. O, Wolwinon znowu, dzień dobry. Mam nadzieję, że on sobie stąd pójdzie, bo nie potrzebujemy go. A poza tym nie sądzę, że będzie chciał dalej bić tej z naszym panem kolegą. A tym ciosem, tym upadkiem mnie dosyć mocno rani. O, ktoś go ślepił w ogóle. Pewnie Crane, jak zakładam. O, rzuciłem combo, ale to nie było najszczęśliwsze combo. I oberwę jeszcze, czy nie? Szczęście nie. Widziałem, że będzie miał jeszcze jakiś drugi atak po tym podrzuceniu nas. A opoczycie nas po prostu dwa razy z rzędu. Dobra, jest oślepiony, więc na razie nas nie zobaczy, dlatego też... Było to dobrym pomysłem, aby się tam wyleczyć. Ja mam wybuchoplagę na sobie, chyba. A on ma porażenie. O, zniszczona część ciała, ciekawe co. Na razie nie jestem w stanie spojrzeć i też... Chyba jedna część na grzbiecie mu poszła. To mi się przynajmniej wydaje. Raczej żadna z łap. Te łapy, po prostu my zadajemy setki obrażeń w te łapy. Poza tym tylko jedna jego łapa, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, jest rzeczywiście wybuchowa. Druga jego łapa jest ognista. Jedna jego łapa jest ognista, wybuchowa, a druga jego łapa jest taka jakby bardziej nastawiona na naturę, jakby taka drzewcowa wręcz. Jakby była tarczą swego rodzaju. Ale podoba mi się, ile razy my już go powaliliśmy. Więc co, zróbmy teraz jeszcze coś innego. Oj.
akurat nie trafiłem. A, okej. Okay. On się akurat zrobił cofywać. Blisko Garan Gol ma zwarty i bardzo sztywny kieł, używany tylko przez prawdziwych ekspertów. Okej. Okay. Już nic więcej. Która Garan Gol ma wytrzymała, ale odrażająca skorupa z odłamanymi fragmentami, niepowtarzalna. Gęsty sok Garangolma, płyny ustrojowe uosabiające Garangolma powodują szybki wzrost mchu i wybuchy. Więc to ciekawe połączenie, w sensie takie ciekawe połączenie dwóch żywiołów, tak? Mamy żywioł takiej jakby natury, mamy ten element u niego, tej kory drzewcowej, kory drzewnej, a z drugiej strony mamy tę wybuchową pięść. Wydaje mi się to, mówię, dosyć interesującym takim dualizmem. Troszeczkę jak była postać w My Hero Academia, czy nie wiem teraz jak to się... O, już nie ma żadnych kablobaków, okej. Okay. Wielkich kablobaków. Jak się to nazywało? Czy było Boku no Hero Academia? Nie, to jakoś inaczej się nazywało. Każdy My Hero Academia po angielsku. Tam była postać, która była w połowie żywiołem lodu, czy władała w połowie żywiołem lodu, a w połowie żywiołem ognia i to było... lubię taki dualizm. Bardzo mi się podoba taki zestaw kontrastów. Ja jestem fanem tego typu, powiedzmy, zagrań, tego typu postaci, potworów i tak dalej. Lubię po prostu, nie wiem, jakoś mnie to jara, tak? Zresztą dobrze wiecie, że ja jak na przykład farbuję włosy, to farbuję jedną połowę w jeden kolor, drugi w drugą, drugą połowę w drugi kolor. Dlatego, że nie wiem, podoba mi się to, to jest jakby estetycznie i generalnie jakby taka moja, nie chcę powiedzieć, że słabość, ale lubię ten styl. Lubię, tak jak mówię, zestawy kontrastów. Bo... Wydają się one dosyć nieoczywiste, w sensie... Przepraszam was za mój nos. W sensie... Jeśli mówimy o kimś, to raczej zakładamy wiele, wiele rzeczy, które są sobie bliskie, a potem nagle się okaże, że wiecie, mamy powiedzmy metala, który słucha muzyki klasycznej, tak? Co wielu osobom nadal wydaje się abstrakcją totalną, a to jest możliwe. To jest takie może społeczne, bo tutaj mówimy o żywiołach, tak? W wypadku tamtego chłopaka tamtej postaci z anime. No i też mówimy tutaj o potworze na przykład. Mamy dwa żywioły, które działają powiedzmy. Może nie są przeciwne do siebie, ale na pewno nie działają w zgodzie ze sobą. Czy jeden niszczy drugi. A ja mówię bardziej, w sensie teraz przykład, który rzuciłem, to jest bardziej jakieś takie przeświadczenie społeczne. To jest taki kontrast można by było powiedzieć socjologiczny, czy raczej kulturowy. Nie, na przykład pomyślicie o dajmy na to, myślę, że jest takie przeświadczenie też, społeczeństwie, że jeśli pomyślicie o na przykład Bliskim Wschodzie czy Indiach, to nie, albo o Japonii, to nie pomyślicie raczej o zespołach metalowych, a mamy taki zespół jak na przykład Bollywood, który odkryłem w sumie dzięki Yuriemu, którego pewnie część z was może kojarzyć z sesji RPG. Przez to ja uwielbiam ten zespół, tak, ale mówię, no nie pomyślałbym o metalu jako o pierwszej rzeczy, która gdzieś tam byłaby związana z Bliskim Wschodem czy z Indiami. Ze względu na to, że wiemy dobrze, jak wyglądają czy brzmią przeciętne piosenki z tamtego regionu, jakby pop tamtego regionu. Pamiętajmy o tym, że na przykład Polska też ma swój pop. O proszę, a ta pani nam tutaj przyszła z pomocą na Wolbidonie. Drain. Polska też ma swój bardzo charakterystyczny styl pop. Akurat nie chciałem jej bić, chciałem bardziej tutaj tłuc dalej Garan Golma. Okej, okay, chyba już skończyła jeździć, chyba to już był jej właśnie jeździec obrońca, który poszedł. Okej. Okay. Ten jeszcze się trzyma, ale brakło wytrzymałości, żeby do niego dobiec. Jezu, jak my go tłuczymy, on już prawie leży! Ej, no niesamowite! Ale myśmy go obili. Niszczymy mu chyba w końcu coś na łapie. Widziałem, że coś odleciało z łapy bardziej. Dobra, i on się wycofuje. Ej, jestem w szoku, nie spodziewałbym się, że go tak szybko zabija. Szczególnie, że jakoś wybitnie dużo mu obrażeń przez duży czas nie robiliśmy. W sensie, jak na przykład padały potwory, to padał... W sensie, jak była walka potworów, to raczej padał on.
i tych obrażeń mu wcale dużo, tak mówię, nie zdawaliśmy. No mówię, trochę mi to zaskakuje. O, czy to jest Benabra? Chyba nie, chyba to jest chyba inny potwór. Ale i tak chcę z nimi zawalczyć, bo materiały, prawda? Materiały zawsze na propsie przydadzą się. A nie spieszy mi się aż tak. To są Vespoidy, są te nowe. A to są chyba też nowe, patrzcie, nowe maluchy. Wyrzucę te puste fiolki, bo mi są niepotrzebne. Dobra, Vespoida. To są nowe potwory chyba też. Jeszcze z nimi nie walczyliśmy. Mam wrażenie. Widzieliśmy oczywiście animacji tej pierwotnej, ale tak jest. To są nowe potwory. Podoba mi się, że tutaj w końcu zaczęliśmy widzieć nowe potwory. Dopiero musieliśmy pójść do Cytadeli, żeby to się stało. Żeby taka ilość ich tutaj wyskoczyła. Wcześniej no oczywiście widzieliśmy dosyć dużo fauny nowej, ale potworów raczej nie bardzo. A więc co, zbierzmy co się da. To są bogi. Okej. Okay. Z bugi i bogi. Teraz cudownie jeszcze bardziej będziemy się mylić. Nie dość, że miałem wcześniej. Czekaj, co by to wymienić? Blusz może wyrzućmy. Gruba skóra bogiego. A, okej, nie ma od niej żadnej informacji. Kolejna rzecz, pewnie kieł bogiego albo coś. Orzechy dymne wyrzućmy. 75% zebranych przeze mnie przedmiotów jest użyteczne. Mimi. Dobra. Wie co? Wróćmy się na szybko. Jeszcze, zanim cokolwiek. Mogę się wrócić do obozu. Szybko. Ta głowa mapa, czy mogę? Tak, jest szybkie podróżowanie. Wróćmy się do obozu. Bo chcę rzucić część rzeczy. Mam ich po prostu za dużo przy sobie. Potrzebuję je zrzucić, żeby mieć trochę miejsca. Proszę, źle kliknąłem. Szybko klikam, zdecydowanie. Okej, okay, puk, puk. Tak, wakumpsa to samo. Oczyśćmy to, żeby jeszcze mieć miejsce na ewentualne tam dropy, które nam mogą wpaść. I lecimy dalej. Mam 7 minut, żeby to skończyć. A pewnie jeszcze będzie jakaś animacja i tak dalej. No trudno, spóźnić się trochę na kwalifikacje. Ale może zjeść, panie kolego? Dziękuję. O, proszę bardzo, a propos dropów. Jeszcze przyszły te... szlafkozy, czy jak one się tam nazywały. O, jeszcze druga jest, proszę bardzo. Tak. Akurat myślę, że przy ich futrze to ogień jest dla nich największym złem i zabije je natychmiast. Wełnokula szlafkozy, bardzo miękka, puchata, bosko miękka, puchata kulka z puchatego potwora. Puchatego i bardzo łatwopalnego. Duża kość roślinożercy, gruba i sztywna kość roślinożercy, jedna z najlepszych. Dobra, wybierzmy się już w końcu do tego pana, bo jak tak dalej pójdzie, to mówię, nie pójdziemy tam za żadne skarby w końcu. A też on jest... O nie, czekajcie, czy on teraz odpoczął? O nie, bo zobaczcie, on już nie ma zmęczenia. O, to żywicobłot, spróbuj zwabić mnie potwory. Pewnie będą gorzej ruchliwe, mniej ruchliwe. O nie, ale on odpoczął. Zapomniałem o tym, że ta szybka podróż też trwa. Niedobrze. Ale mamy Bariota. Mam nadzieję, że Bariot przegra. Przepraszam. Chyba tak się stanie. Na szczęście. Tak jest. Dobra, mamy to. Więc dosiadajmy go. I załatmy tego. Nie, jest zmęczony. To po prostu wtedy mi nie wyskoczyła mi jakby informacja o tym. Okej. Okay. Jeszcze raz. Duży skok. I uderzenie bokiem. To uderzenie bokiem nie wyszło, bo on zaczął ryczeć. Okej, czy jeszcze jeden mocny atak zrobimy? Myślę, że tak, myślę, że zdążymy. Okej, dobra. Jeździec pogromca. Nie dałem rady. To uderzenie bokiem jest na bardzo niewielką odległość, więc... Nie wiem, czy do końca zawsze warto je ryzykować. No, te obrażenia takie, no mówię, trochę śmieszne od tego Bariota, ale... No właśnie, a jak mówiłem, bogi, bugi, no to mieliśmy już Barota, Bariota i jeszcze jednego tam potwora, który też miał na B nazwę. I proszę, Garangon upolowany. Akurat. Więc będziemy mieli jeszcze więcej potworów, które będą mogły mi się mylić. Jagi, bugi, bogi, Bariot, Barot. Jeszcze był jeden, zawsze sobie próbuję przypomnieć. Bazarios.
Okruch garangolma, mszyste łuski garangolma, połączenie żywicy i rośliny sprawia, że są bardzo twarde. Tak, no wracając, to takie... Ja lubię to takie widzenie kontrastów, czy postaci, które są kontrastami, czy potwory, które są kontrastami, czy takie właśnie kontrasty społeczne, bo ludzie są przeświadczeni o jednym, a to wcale nie jest tak, że jest to jakąś regułą. Co poniekąd takie przeświadczenie społeczne to jest takie kontrasty społeczne, to jest po prostu też troszkę związane z stereotypizacją. Tutaj był gdzieś posterunek dla naszego koleżkota, nie zdążyłem zwrócić uwagi. Mamy chyba kolejnego potworka małego, nowego. O i zobaczcie, nawet jest z nami Fjorane na tym ekranie. Czy dam radę tutaj... Zobaczcie, że się wyłączy na chwilę. Może uda mi się zrobić z tego miniaturkę. Zobaczcie, bardzo chciałem z tego miniaturkę, dlatego się wyłączyłem. No i oczekuję też animacji po części. Tashou nari tomo tegakari ga nokotteiru no wa arigatai. Nawabari ga dore kurai henka shita no ka. Hoka no monster he no eikyou mo chousa shinakereba. Okej, zaciskałem zęby jak mogłem, o ja pierniczę, ale tutaj się dużo podziało. Po pierwsze, ja byłem pewien, że to Ibushi jest władcą wiatru. Chyba nic bardziej mylnego, patrząc na to, co tutaj nam zostało pokazane. O, półogon Golma znaleźliśmy. Nice'u. Wpadł nam jako nagroda za cel. Dwa, te czerwone ptaki, które widzieliście. Czy nie wiem, czy wam też to coś przypomina. Mam wrażenie, ja pierniczę, ale rzeczy żeśmy dostali. Mam wrażenie, że zagrałem w Stories 2 jest pięknym i bardzo ważnym elementem mojego poznawania Monster Huntera, bo to mam wrażenie, że będzie prowadziło nas do krateru ponownie i wrócimy do elementów krateru w tym dodatku. Myślę, że teraz więcej plus fabuły będzie się obracało wokół tych kraterów, wokół tego, tej czerwonej, krwistej... Nie pamiętam teraz, jak się nazywało. Tej plagi, która rozwścieczała potwory. Bo nie kojarzę kraterów z żadnej innej gry Monster Huntera. Chyba, że się pojawiły. Oczywiście oprócz Stories 2. W jedynce się też pojawiły, więc to wiem akurat Gromnira. Nie wiem, czy się pojawiały gdzieś wcześniej. Nie kojarzę. Nie wydaje mi się, żeby nawet w World były, ale mówię, nie grałem za dużo w Worlda. Wręcz nic. Jeszcze. Fjorane, Lipki, dobra robota. Ej, wy nakopaliście kilku poważnym potworom. Nie dam rady jego głosu zrobić takiego. Jakby już nie mam pomysłu. Ale wiesz, według moich obliczeń powinieneś to załatwić o 4 sekundy szybciej. Czy coś jest nie tak? 4 sekundy to dużo. Muszę ustalić, skąd ta rozbieżność. Czy jesteś chora? Czy coś spędza ci sens powiek, Fio? Pozwól, że oficjalnie was przedstawię. Lipki, ten irytujący facet to Bahari, naukowiec, jak wiesz. Chociaż jest irytujący, nie ma sobie równych w badaniach nad potworami. Zajmował się też budową wielu obiektów w Elgado. Jak więc widzisz, jego kompetencje zapewniły mu pozycję głównego badacza. Więc nie mogę uwolnić się od jego osoby i spędzam z nim za dużo czasu, co gra mi na nerwach. Patrz, jak zmienia temat. 4 sekundy różnicy, na pewno się wysypiasz? Zanim Elgado było posterunkiem Bahari, badał powiązanie Malzeno z kraterami i potworami Królestwa. Zawsze był i będzie niezastąpiony, więc chociaż jest denerwujący, na pewno znajdziesz z nim wspólny język.
Wow, nie wiem, kto jest bardziej nieuprzejmy, admirale. Ty czy Fio? Dobra, dobra. Rozwiążmy zagadkę 4 sekund innym razem. Rozwiążemy zagadkę 4 sekund innym razem. Najpierw muszę zająć się zagadką Bishetena. Muszę zanalizować trochę próbek Garangolma, może to pomoże. Przydałaby mi się pomoc w badaniu potworów królestwa. Laboratorium jest koło herbaciarni. Wpadnij, jeśli chcesz. Widzicie, mówiłem wam, że to zostanie odblokowane. Zawsze miło cię widzieć, Fio. W twoich snach. Nigdy się nie zmienię, Fio. Wychodzi na to, że zostaliśmy sami. I Lipki, cieszę się na pracę z tobą. Okej, okay. I znowu mamy, moi drodzy, 1000 rzeczy, o których trzeba będzie pogadać. Mamy 50 minut nagrania. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Stawcie suba, dajcie lajka, fajnie się Discorda, albo stańcie patronami na Patronite, czeka złotówka, idźcie do rozwoju kanału. Ja tymczasem lecę już oglądać formułę, a z wami się żegnam. Myślę, że to był fajny odcinek, fajnych rzeczy nowych się dowiedzieliśmy. A w kolejnym znowu porozmawiamy z ludźmi w mieście. Zobaczymy, co dalej się tutaj wydarzy. A w ogóle zobaczcie, tutaj ten krater wygląda jakby jak główka. Koleżkota, ten tam. Ta dziura w murze. Dobra, żegnam się z wami, moi drodzy, do zobaczenia do następnego i na razie.